Witam serdecznie w kolejnym odcinku Zelengrada. W dzisiejszym odcinku czym się sprzeda Sorga. No i będzie też nowy nabytek, ale to za chwilę. Pierwszy muszę sprzedać Sorgo i wtedy będziemy gadać. Oczywiście do Sorga do sprzedaży było 520 chyba ton, coś takiego. Ale oczywiście do hubu przeładunkowego tylko chodzi 500 ton, więc 20 ton sprzedałem sobie luzem tam na innym porcie i tyle. Znaczy na innym skupie i tyle. Dzisiaj szybko sprzedajemy te 500 ton sorgo i wtedy je kupić nowy nabytek, w którym będzie. Zobaczycie co. Pewnie po miesiącu i tak już wiecie, więc. Po miniaturce i tak już wiecie co będzie, no bo mam dużo tego, więc. A ta moja beczka, powiem wam tak, no odstawała dość mocno. 466 tysięcy dorobione, spoko, spoko luz. Na wiosnę będą fajne odcinki, no bo będę robił akcje z. No z sadem, nie w końcu. Trzeba trochę tego sadu porobić, bo zaraz będzie, kurde, koniec serii praktycznie i co. Obiecałem wam, że zrobię sad. Tak jak mówię wtedy, chociaż nawet i na te 2-3 sezony się pobawić. A przez coś fajnego, jakaś fajna odskocznia od zwykłej serii. Znaczy zwykłej serii, bo w sumie bardziej od zwykłej roboty, nie? A kupiłem sobie taką beczkę. Bo potrzebuję dużej beczki wydajnej, więc 30 metrów, 32 tysiące litrów, więc. Ogólnie myślałem nad Simpsonem, który ma lądy 36 metrów i, 3, i o 2,5 tony więcej, 2,5 tysiące litrów więcej. Ale stwierdziłem, że Garon to jest coś nowego. No bo tamtego Simpsona miałem w 19 na zbrunie, więc. No nie, aż mi teraz robło, nie. Jak można to tak zrąbać? Trzeba mieć poważny dar, żeby tak to zrobić. No po prostu ten sklep jest ciasny. Taka nie da. Wiesz? No wyślesz to czy nie? No a tą moją małą beczkę to zobaczę co będę robił. Czy ją sprzedam? Chyba ją sprzedam, nie? No bo co, po co mi ją? A dobra, pociąg już jest, trzeba sprzedać resztę tej zawartości magazynu i tyle. 200 ton. Jo, wejdź na te dwa wagony. Dobra, no bo się zawiesiłem, ale 210 wchodzi. Bo tu wchodzi 120 sprzed 90, więc. Więc wejdź na te dwa wagony i to mi się podoba. O to chodzi. Dawaj, syp, 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 syp. Jeszcze dzisiaj przejadę z tą beczką. Na sprzedaż. Ogólnie muszę zobaczyć, czy coś jeszcze nie jest na sprzedaż. Co jest z punktu produkcji? Ser żółty. Olej rzepakowy nie ma miejsca, dobra. To zaraz to ogarnę. A jak to właśnie wygląda z olejem rzepakowym? Właśnie rzepakowy? Czy smacznikowy? Rzepakowy chyba był na jesień. Tak, rzepakowy był na listopad. Jak dobrze pamiętam. No, dobrze pamiętam. Więc jeszcze pieniążki będą, więc na spokojnie. To dość duże pieniążki będą jeszcze. A jest w ogóle jakiś termin tego? Z siewu sadów? Pewnie tak.
Kalendarz. Winogrono. Od marca może siać. Znaczy tam sadzić. Dobra, do marca muszę przewinąć sobie. A spokojnie. Dawaj ogień na tłoki, byku. Dawaj, bo pieniądze czeka. Piu. To zaraz jadę sprzedawać ten olej rzepakowy i tyle. Dość ładne pieniądze zarobię. Teraz tak, tutaj. Nie, nie mam tego, dobra. Mam tylko to, dobra. Wiesz, że telefonu nie wiedziałem. Wiesz, jak wiesz, że to tak sobie wybiali. Dobra, to trzeba to sprzedać. Widzicie? 15 tysięcy. Wiem. Co ty chcesz właśnie? Przecież był w pokoju, to iść tam. Nie wiem, tu będziesz hałasował. Damianie. No idź, idź, idź. Zasięła, co tam parady? No, to na czym skończyłem? A, na tym, że... W tej rzep... Olej rzepakowy jest ładowany. Chyba, że tak. Łapię wszystkie palety? Łapię wszystkie palety, dobra. A sobie tu powoli by się nazywał. A ja pojadę z... Właśnie tą beczkę na mleko mógłbym sprzedać tak na dobrą sprawę, nie? Bo automatycznie sprzedaż mleka, więc chyba to nawet ogarnę. Więc tak trzeba zrobić. 5300 to sprzedaj. 40 tysięcy sprzedaj. No i 730 tysięcy już. Przecież jeszcze dużo oleju rzepakowego. No, rzepakowego jest w sprzedaży. Ale widzę, że już jest pełno. No i dobra, jeden kurs załadowany, więc teraz łatwo sprzedam. Będzie zawsze kasa. A, to tutaj jest nawet ten, drożej. Na selling statym model. Gdzieś na tamtym. Nie mogę jak to fajnie szybko sprzedaje. No i 100 tysięcy. Za przyczepkę i to mi się podoba. 816 tysięcy. Dobrze, tą beczkę na mleko sprzedałem, bo no jest nim potrzebna, bo automatyczną skalę, automatyczny ten do sprzedaży mam ustawiony. A ten. Co ja chciałem? Ser żółty zobaczyć. No niby w grudniu, nie? Ale w sumie dzisiaj też mogę to sprzedać. A, bo to w ogóle ser żółty jeszcze się będzie sprzedało, dobra. To sprzedam co mam, no, a resztę się w grudniu sprzeda, bo powinno się wtedy przerobić. Thank you.
Nie, dobra, to musi być po kolei, to musi być po kolei sprzedawane, bo to ja nie, to ja myślę, że nie mieć tych palet, to jest na tym, trochę jest tych palet. To jest bez sensu tyle nosić. A olej rzepakowy się załadował cały, więc... Dobra, 16, 16, więc... Kolejny kurs, ogień, raz, dwa. Trzeba to porobić i tyle. Trzeba to raz, dwa sprzedać. Jeszcze jeden kurs będzie, w sumie półtora kursu. Nie? No i będzie milion na koncie? Będzie. W sumie na dzisiaj nie wydałem kasy, więc... Będzie milion. Bo że resztę utopię na pola, nie? Też tak może być. Czy nie wiem, czy topić tę kasę w pola, czy nie topić tego te w pola. Chyba utopię w pola. Bo tutaj... Może na promocję jakiś land będzie? O, minus 14% kup. A tutaj pole? Ja pierdzielę, wszystkie na plusie. Muszę mniej więcej patrzeć, jak te tereny kupuję, żeby jakoś w miarę rozsądnie to połączyć. Teraz muszę ten za 460 kupić. Żeby tutaj wydłużyć te pole już na maksa. Dobra, dawaj. Nie, no ale 400 tysięcy do mnie uzbieram, nie mam z czego. Muszę też trochę kasy zostawić na sap, no to dobra, na razie muszę tyle pól zostawić, co mam i tyle. Więc już więcej pól nie mogę kupić na razie tych terenów. Myślę, że to max 2 sezony i będzie koniec też do tej serii. Bo tutaj to jest praktycznie jeden sezon wykupienia wszystkiego, nie? Bo tyle pieniędzy będę miał. Olej rzepakowy, dobra, zero. 6000 litrów? 6000 litrów. I dobra, ja bym to sprzedać i raz, dwa ten ser ogarnąć i będzie koniec sprzedaży na dzisiaj. I wtedy będę bawił się tam najwięcej, nie? No bo już 14 odcinka, a ja też nie chcę przesadę z tym odcinkiem. Bo muszę jeszcze wieczorem nagrać kolejne. Ale to już na wiosnę. I myślę, co tutaj robić. Będą pewnie jakieś siewy tutaj po tych polach. Siewy są akurat nudne, ale... Ale trzeba, nie? No ale siewy trzeba zrobić, no bo jak nie zrobię siewów, no to... Tylko nie wiem właśnie co siać. Chyba się w owiec pobawię. Albo już będzie wiosna. To już chyba jakaś tam... Robota w sadzie będzie chyba, tak mi się wydaje. Więc tak to będzie pewnie. Dobra, ser żółty, ładuj się.
na Selling Statem, bo jest więcej do ręce. No i dobra, serżówkę trzeba tutaj wyjąć, żeby mi się już tworzył nowy. Bo tu jeszcze 12 ton zostało. I teraz tego... Tutaj... Czy no może będzie... No to w sumie 5 tysięcy? Może będzie też 400 tysięcy. Ja będzie. Bo jeszcze taki kurs na pewno będzie. Dobra, będzie, więc jeszcze na ten 1 lat mi będzie stać, a już wtedy więcej nie wydaję, bo reszta będzie już na SAP. Dobra, dawaj. Odpryskiwacz to chyba z Ox, bo ten jeżdżący kupię sobie na te 3 czy tam 4 rządki, nie wiem ile to bierze. Bo mam to DLC Ox, bo więc trzeba chociaż do czegoś wykorzystać. Dawaj. 14, będzie 15, 14 stron. Dobra, i to ostatnie 3 palety i dobra. No czyli w sumie 3 przyczepy, nie? 3 przyczepy po 80, będę trochę zarobiłem z tego zera. Ale już likwiduję tą fabrykę, no bo... Myślę, że tutaj jak się olej rzepakowy zrobi, to też będę likwidował już. Już nie będę się chyba bawił w to. Bo to się strasznie długo przerabia. A 462, dobra, czyli 416. To 20 tysięcy jeszcze brakuje. A jak to wygląda? Dobra, 1 800 000. Myślę, że trochę mi tego krytyk. Dobra, tam żarcie jest pełno, siana też jest pełno, więc... Teraz chyba siano kiszonkę sobie ogarnę. Z tych moich wszystkich łąk. Chyba kiszonki mam. Więc chyba sobie ogarnę ten. No, prawdopodobnie belki owinięte i... Albo tą trawę w biogazowni, jak przyrobić. Nie wiem jak to ogarnąć jeszcze. Więc dobra, pomyślę, nie? Bo trochę tylko będzie jednak do zrobienia. Dobra, to też trzeba sprzedać tu, nie? Koniec. No i dobra, i tyle z tego wszystkiego. Dobra, i wtedy tylko parę landów na środku zostanie do kupienia, nie? No to mówię, jeden cały sezon będzie wykupiony. 32 tysiące litrów, więc będziemy to rozlewać. No to ja mam tutaj na 3 beczki, więc może te 3 beczki zrobię. I teraz...
Czemu tak? Czemu tak to wygenerowało? Halo? Czemu przesunie się narzędzia 10 metrów? Halo, jak chce. Tutaj czy na inne pole się tepnąć? Dobra, ja chyba na inne pole się tepnę jednak, wiecie? A tutaj, o, tu za drogą będę rozlewał, bo tam w sumie nie rozlewałem jeszcze. A. Wyłącz to. O. No i dawaj, tutaj będę rozlewał, tutaj nie rozlewałem. Dobra. Dawaj. Nie, to jest rozlewanie gnębic, to jest coś pięknego. No i tak to jest. Beczka 30 metrów to robi robotę, nie? Cztery osie to już jest, kurde, wyciągnął się Nipperpa. No ale more power, no to wiadomo, on tam będzie szedł. Dwa przejazdy powinien zrobić. Jakbym miał poprzeczniak ogarnięty. Dawaj. To dwie beczki teraz będę rozlane. Bo dwie beczki zostaną. No 55, to nawet nie całe dwie. Więc co rozlana będzie rozlana. Mówię, to reszta co nie będzie rozlana, to... Trzecie się pewnie nawozem dorzuci i tyle, silnikę. A to tylko zrobię, że po docinku. Gnojówka. No i dobra, trzeba się złożyć. No, no udział od wójta, gdzie imprezy może robić pewnie, nie? No, od wójta wykupili, od gminy, nie? Pozwolenia. Wiesz, że imprezy mogą robić, o to chodzi, nie? Bo liga on 120 ton, więc trochę do rozrzucania jest. 120? Chyba 120 ton. No nic, i co tam mówisz, że... No niby 112, dobra. Jo, daleko jeszcze do domu? Jeszcze jedna beczuszka da, więc jeszcze jedną rozlew. No. I będę kończył. A do godziny kiedy jedzie? No jo, ale tak... Znaczy tak wejść do kina, albo do galerii jakieś się tam poprzechodzić. Tak, taki wypadnik, wiesz. Do barów. Zanim to rozlewę, to będzie akurat 31 sekund. Fajny dzień. O, jak będzie długi weekend, nie? Ty. No ja, no. I to... No. Wtedy może gdzieś tam grilla się zrobi na odległościach. Albo nad morze się. I być git.
jak tam na Discordzie? Nikt się nie odzywa? No. Nie. No, tylko że... Bo tam jest jeszcze mecz, nie? Lechia Gras gra jeszcze, nie? W Gdańsku. No to wiesz, na morze i przy okazji może byśmy na mecik wpadli, nie? Jak już byśmy byli. Bo to wiesz, bo to bilety tam po 30 zł, tam jest, wiesz, tanie, nie? Nie, chyba. Bo to masz duży stadion, wiesz? One nie są drogie. No, no ale wiesz, to dla mnie jest drogie, bo by tak nie chodzili ludzie, nie? No, bo to wiesz, kartę ty chyba. Ja. No, tylko wiesz, od piątku do soboty, nie? Do niedzieli oni tak grają, nie? Tylko w weekendy. Jo, tam, jak ktoś tam nie mógł jakieś przełożone czy co, nie? Jo, europejskie czy coś, jo. Da radę się to. Ja bym sobie ktoś kiedyś pojechał, nie? Na narodowy. Z tego to składa? Jo, da się. Jak będą grać. Nie, i pewnie. Ja myślę, że za 70 zł byś dostał elegancki. Bo to też nie jedno, bo jak to pomieści 50 tysięcy ludzi, to wiesz. To nie mogę na siebie. No, to się siano, no to wiesz. Siano mam to. Ja widziałem to. Ja widziałem. Ceny, nie? Albo zapiekanka, hot dog i piwo chyba, nie? Za 200 zł. Coś Milan. A, to samochód Milan, co było. Już dobrze wiedzieć. No jo. No. No ile, na 2 godziny? Nie? Jo. Kurde, ale fajnie by było też taki wypadek. A wiesz, że oni będą grali? Ale nie wiem jeszcze, bo to chyba jeszcze nie podają na jakimś stadionie. Ale pewnie na Narodowym. W październiku z Portugalią. Jo, to nie, to zdobędziesz. Jo, bo po Portugalii to wiesz, Ronaldo przyjedzie i nie? No. No, bo to wszyscy śledzą, nie? Każdy chce jechać, jak wiesz. Fajne wydarzenie, nie? Jo. Z całej Polski zjeżdżają, nie? Polska Estonia. Jo, Estonia. Jo, tylko ty. Ale zawsze oni grają w dziesiątkę, nie? Jeszcze jedną majną gola. Jedna, jedyna akcja. No ja wiesz, chciałem cię w szmata, tylko że wiesz, było podanie przed bramką.